Witam moich szanownych kreatorów. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać coś. W zasadzie odcinek taki nagrałem jakieś 5 lat temu, ale nie podoba mi się i w sumie stwierdziłem, że nagram go od nowa na zasadzie troszeczkę innej broni. Znaczy może nie tyle broń, znaczy no dobra, KPKS, broń palna. Kiedyś zapytajcie się waszych rodziców, tudzież dziadków, na WF-ie takiego czegoś używano, na boisku sobie strzelano. Dzisiaj za posiadanie chociażby naboju do tego, jeżeli nie mielibyście zezwolenia, no to macie karę do 8 lat więzienia, pozbawienia wolności. Abstrahując od tematu, poprzednio robiłem trzy swoje wiatrówki. Mówię tutaj o kolbach, o w zasadzie całym drewnie. Tutaj chciałbym zrobić troszeczkę inaczej to. Inaczej to może troszeczkę też wykończyć, inną techniką delikatnie. Aczkolwiek to się będzie tyczyło nie tylko kolby przy broni, tylko wszelkiego rodzaju drewna, jakie będziecie robili. Czy to będzie, nie wiem, młynek kawowy, czy to będzie zabytkowy młotek. No w moim przypadku będzie to broń. Jeżeli uda mi się to będzie KBKS, to jest KBKS 117, jeżeli kogoś to interesuje. Komora pusta, żeby nie było. W zasadzie zamek sobie możemy już wyjąć. Będę musiał go rozebrać na początek. Zobaczcie, drewno jest w stanie bardzo złym. Nie wiem w sumie z którego roku to jest broń. Nie jestem pewien, czy to nie jest 78 rocznik. Musiałbym może w książeczce zobaczyć, jaką ją wpisaną. Ogólnie, co nieco o tej broni, jeszcze co mogę powiedzieć, to po pierwsze lubię ją dlatego, że przeważnie powiedzmy KBKS-y, bo to jest powiedzmy ten nasz KBKS, to z 17, on jest fajny pod tym względem, że tutaj macie magazynik. Akurat magazynek w szafie leży, prawdopodobnie, albo w plecaku, nie wiem gdzie. Tutaj macie magazynki chyba tam 5 czy 7 nabojowe i fajne jest, bo praktycznie po każdym strzale nie musicie ładować go od razu, tylko po prostu sobie go przeładowujecie, tak? Czyli klasyczny czterotakt, czyli strzelacie, ciach, 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 ciach. Oczywiście jako, że to jest karabin bocznego zapłonu, no to nie będę zrzucał iglicy, dlatego przy ciśniętym spusie to zrobiłem. Dobra, mniejsza o to. Wyciągamy zamek, rozbieramy, moi drodzy. No i zobaczcie sobie, jak to teraz wygląda. Jest podniszczony, to jest staruszek. Ale jak fajnie to wyjdzie, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale jeżeli wyjdzie to fajnie, to następną bronią, którą będę chciał sobie przerobić fajnie, nadużyłem słowa fajnie, no ale to w sumie fajnie. A tu nie ma tak jak w kałaszku. To będę miał, moi drodzy, kolejną rzecz, to będzie Mosin. Mosin z roku chyba 38. Tam też drewno jest takie, że można by było je zrobić od nowa. Jak ja tutaj będę robił? Tutaj będę szlifował drewno ręcznie, jak zwierzę, ręcznie wzdłuż włókien. Będziemy je sobie szlifowali, to będzie długo trwało, do jakichś takich sensownych papierów. Później przy wiatrówkach robiłem inaczej. Tutaj mi chłopaki podpowiadają inaczej, bo ja robiłem tak, że później brałem pędzelek z wodą, malowałem to wodą i ścierałem drobnym papierem. Nie pamiętam, rzędu 1000-1200 może tam były papiery. I później znowuż podnosiłem włosie, ścierałem, podnosiłem, ścierałem, podnosiłem, ścierałem, a następnie przechodziłem do etapu olejowania, do etapu w zależności od tamto nie były broni, tam to były wiatrówki, no ale powiedzmy, od broni powiedzmy, tak? To robiłem tak, że na przykład dawałem bejce wodną akurat i później jeszcze po tej bejce przeszlifowałem i dopiero zaczynałem olejowanie. To zależy od tego, jakie będziecie mieli drewno. I teraz ile czasu trwa olejowanie? Olejowanie może trwać tydzień, może trwać dzień, a może trwać 8-9 lat, bo tyle olejuje swojego na przykład iża, wiatrówkę. Jak to Rusek, lubi sobie wypić. A jak wygląda olejowanie w moim przypadku? Biorę sobie krople, dwie oleju lnianego, takiego kupionego w sklepie z farbami i po prostu rozcieram to w rękach, no i później jakby to nie wyglądało, wcieramy ten olej po prostu. I do momentu, aż będziecie widzieli, że wasze drewno w zasadzie, tak, pije, no to powtarzacie tą czynność. Na początku w iżu robiłem to codziennie, później co tydzień, co miesiąc, co dwa miesiące, co kwartał. No i teraz tak staram się co pół roku, bo on jednak pije. W Crossmanie Vantage praktycznie robiłem to przez może miesiąc, półtora.
W Hatsanie, którymś jakimś tam H50 parę miałem, czy coś takiego. No tam też to względnie szybciej poszło, bo może z kilka miesięcy robiłem. Więc nie wiem, ile czasu tutaj będę olejował. Być może będzie to czynność taka, że zawsze po strzelaniu będę brał i olejował tą broń dodatkowo. Nie wiem, lubię mieć wykończone po prostu takie surowe drewno. Oczywiście możecie powiedzieć, że wystarczy założyć lakier. Można założyć tak jak tutaj w tamtych latach, jak to było robione, to tu jest pewnie coś w stylu kaponu. To jest takie coś, co dawali też na fortepiany, taki lakier bezbarwny. Ale ja nie lubię tego, nie lubię tej powierzchni, że to się tak błyszczy i to jest takie... Tylko macie tutaj w tym momencie do wyboru. Jak ja to będę robił, będę musiał dbać o to cały czas, tak? Nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie, założycie kapon, czy jakiś inny lakier bezbarwny, czy nawet barwny, powłokę wykończeniową, no to wtedy mniej możecie o to dbać. Więc no, taka jest, moi drodzy, mniej więcej różnica. Za co się biorę? Biorę się za ściągnięcie kolby. Prawdopodobnie ona się będzie trzymała, za ściągnięcie, oddzielenie drewna. Ona będzie się trzymała prawdopodobnie na dwóch albo trzech śrubach. Tak mi się wydaje. Ściągam papiery i łogień. Będę Wam pokazywał kolejne etapy. Ach, ta zaawansowana konstrukcja. Ach, ta straszna broń. Tutaj mamy praktycznie 90%. Może nie 90%, no bo jeszcze przydałoby nam się kawałek takiego czegoś i to jest cała nasza broń. Żeby tego nie pogubić, sobie teraz to schowamy. O. Ręka ze spustu. Tak to wygląda. W zasadzie dwie śruby to trzymały. Natomiast pościągałem wszystkie bączki. W zasadzie wszystko poza drewnem. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Mam kilka opcji. Albo spróbować to zostawić, albo... No przecież mam grawerkę. Może w ogóle gdzieś tutaj coś byśmy ładnego wygrawerowali. Na przykład orzełka. No zobaczymy. Na razie czeka nas żmudny proces wyrównywania powierzchni, wygładzania. Głębokie wrzery mamy, jak widzicie. Jest poobijana, ale to jest prawdopodobnie jeszcze nieodnawiana kolba przynajmniej. Czyli rocznikowo gdzieś tak jest starsza ode mnie. Więc przydaje się troszeczkę odświeżenia. Drewno tutaj widzę jakby surowe, jak wygląda od środka. Nie wiem, co to jest za rodzaj drewna. Ale istnieje taka szansa, że zostawię je bez bejcowania żadnego, takie jakie po prostu jest. Tu jakiś symbol widzę wybity. Fajnie by było, by udało mi się go zachować. Nie powiem, że nie. Dobra, tu już kawałek metalu został, to nie wiem, zaraz podważyć go i wyjąć. Dobra, papiery ścierne i łogień. Ja tą drewienko mi się bardziej podoba, a to nie. To bardziej. Nie ma to jak siedzieć w deszczu. No ale zobaczcie, tak to zaczyna wyglądać. Oczywiście tej części jeszcze nie robiłem. Dosyć jasne to drewno. Prawdopodobnie pójdzie, chociaż teoretycznie nigdy nie robiłem olejem tungowym, on podobnież pociemnieje, więc może sam olej tungowy damy. Zobaczymy. Tak to zaczyna wyglądać. Cały czas się waham, czy bejce, czy zostawiamy naturalne. To nie wiem też, co z tym zrobić. Ale chyba zostawię to tak o. Wydaje mi się, że będzie fajnie. To oczywiście kwestia gustu. No ale jeszcze szlifowania mi zostało, także lecimy kolejne gradacje. Gradacje. Jakby to pytał, bo nie wiem, czy o tym mówiłem, jaki olej będę chciał tutaj dawać, to zawsze używałem, tak jak wam wcześniej wspomniałem, lnianego. Na ten moment mam do wyboru to, co mam. To jest olej... Również ten lniany, co zawsze używałem. Mam też pokost lniany, ale mam też olej tungowy. Najdroższy z tych olejów? Nigdy go nie używałem? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak to będzie wyglądało i teraz ciągle się zastanawiam, czy bejca, czy olejowanie. Czy bejca, czy olejowanie. To zaraz się okaże pewnie. Całość robiłem papierem. No,
kolbę tutaj, bo była bardziej zjechana 80, resztę 150, oczywiście tutaj poprawiłem, później 150, czyli w zasadzie wykończyłem całość na 150. No i później mam taki, zobaczcie, nie wiem jak to nawet nazwać, taką końcówkę na Makitę. To jest Makita, która bateria ma litowo-jonową 18V, to jest 14V trzybiegowa, więc troszeczkę szybciej chodzi, że tak to ujmę. I opcja jest taka, że zacząłem to właśnie wykańczać, jakby przejeżdżać tym. Powierzchnia jest na pewno gładsza niż po papierze 1000, bo 1000 sprawdzałem. Mam jeszcze tutaj do 2500, jak widzicie, papiery. I w zasadzie 2500 jest troszeczkę bardziej, mam wrażenie, chrupowate nawet od wykończenia tym. Pierwszy raz takim czymś miałem do czynienia, w sensie przy tego rodzaju drewnie. Ale tą powierzchnię zostawię prawdopodobnie. Jest naprawdę gładziutkie. I co mnie zdziwiło, delikatnie robiąc tym, to zaczęło troszeczkę ciemnieć. Być może od temperatury, że zostawało przygrzewane delikatnie, chociaż raczej nie było tak, nie wiem. Ogólnie całość delikatnie bardzo pociemniała. No i teraz zobaczymy co dalej, muszę się zastanowić. Także moi drodzy, teraz nagrywam bezpośrednio z live'a z chłopakami. Zobaczcie, przed chwileczką byliśmy na grawerce. Udało nam się wygrawerować orzełka. Co prawda miałem kłopoty, bo mi się nie mieściło to całe do grawerki, ale jakoś się udało. I teraz jest opcja, Sławek podpowiedział mi jak zrobić, żeby, bo to drewno dla mnie jest troszeczkę jeszcze za jasne. I tutaj Sławek mi podpowiadał na temat tego jak zrobić, żeby drewno było ściemniałe, żeby ściemniało troszeczkę, tak? Musimy, po pierwsze, pierwszą warstwę musimy rozrobić sobie olej tungowy, bo ja będę tutaj używał. To ławku tyczy tylko tungowego, czy nie? Nie, w większości oleju. Jak słyszycie, w większości olejów to się tyczy. Rozrabiamy sobie w moim przypadku tungowy 1 do 1 z benzyną ekstrakcyjną. Tudzież, Sławku, z czym? Z terpentyną można jeszcze rozrobić. Z terpentyną, tak? Wtedy wyjdzie lekko matowe. Bo to chodzi o to, że to nam głębiej zakonserwuje, z tego co zrozumiałem, czyli to nam głębiej po prostu wejdzie w strukturę drewna, tak? Jeżeli pierwszą warstwę tak położymy. Jak rozcieńczymy, to ona wniknie po prostu głębiej. Tak. Dlatego, moi drodzy, rozrobiłem sobie 1 do 1 benzynę ekstrakcyjną z olejem tungowym. Mam tutaj tego dosyć dużą ilość. Zazwyczaj jak robiłem coś takiego, to robiłem to na zasadzie takiej, że brałem dosłownie 2-3 krople oleju lnianego. I wsmarowywałem dosłownie w naszą osadę. No a tutaj Sławek podpowiedział, żeby zrobić to troszeczkę inaczej. Czyli wezmę teraz szmatkę, naniosę to szmatką, wcierając to dosyć mocno. I na zakończenie wytrę to do sucha. A następnie wrzucę do szafy. Do sucha wycieramy dlatego, żeby nie zostały takie gluty, tak? Tak, dokładnie, bo nadmiar po prostu się spolimeryzuje, nie wniknie. I będzie się mazać po prostu. Taki smar się z tego zrobi, konsystencja smaru. Dokładnie. I teraz informacja, którą mi właśnie też Sławek przekazał, że jeżeli olejujemy drewno i chcemy, żeby nam pociemniało, to wrzucamy je w tym momencie do ciemnego. Czyli tak jak tutaj Sławek powiedział, że olej tungowy polimeryzuje się w granicach około 16 godzin, to przynajmniej na te 16 godzin powinniśmy wrzucić ją do ciemnego miejsca. U mnie pewnie wyląduje albo w szafie jest jeden, albo po prostu gdzieś w ciemnym miejscu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, żeby zostało nam to jasne, to po pierwsze, warto by było to robić chyba w dzień, z rana i wystawić na słońce, tak? Może nie na słońce, ale tam, gdzie jest dużo światła. Czyli ogólnie jakbyśmy to robili w nocy, to bylibyśmy w pupie. No, chyba, że masz dobre oświetlenie całą dobę. A to chodzi o jakieś konkretne ogólnie promieniowanie, czy można zastąpić na przykład lampami? Chodzi po prostu o natężenie światła raczej. Okej. Więc ja to, moi drodzy, teraz zaimpregnuję. Jak zaimpregnuję, to Wam pokażę to, przetrę do sucha i jak przetrę już do sucha, to Wam pokażę ten efekt. Przyjrzyjcie się, jak to wygląda. No i zaraz zobaczycie. Bardzo specyficznie pachnie to drewno. Bardzo specyficznie. Także do zaraz. Zobaczcie, moi drodzy, tak wygląda drewno po około 3 tygodniach. Staram się Wam tutaj oddać jego powierzchnię. Teraz przez około tydzień czasu było nieolejowane, ponieważ byłem u Szymka w Zakopanem. Villa Litwor polecam Wam, jakby ktoś był w Zakopanym Kościelisku. Co Wam mogę powiedzieć? No jak dla mnie efekt jest po prostu przekozak.
przypomnijcie sobie, jak to wyglądało. Szkoda, że nie zrobiłem takiego stricte zdjęcia, jak to wyglądało. Oczywiście to teraz powinienem jeszcze podolejować, to by jeszcze było troszeczkę takie inne. Widzę, że stare dewno ma to do siebie, że jednak pije, więc nie wiem raz na ile. Pewnie jak będę, rzadko akurat strzelam z KBKS-a, raczej jak z synem jadę na strzelnicę, więc pewnie po każdym czyszczeniu broni, bo zawsze robię tak, że chociażby lufę zawsze sznurem przeciągam, no to zawsze po prostu kropla oleju myślę, że pójdzie, żeby to drewno się dobrze konserwowało. Cały czas siedzi w szafie, żeby tak fajnie ciemniało i powiem wam, że no ja jestem z efektu straszliwie zadowolony. Wygląda to pięknie, dostało no nowe, drugie życie dostała ta kolba. I wbrew pozorom było nie tak dużo roboty. Teraz troszeczkę inną metodą będę robił, czeka na mnie Mosin, więc pewnie spodziewacie się, że za miesiąc, może dwa, zobaczymy jak tam z Mosinem wyjdzie, będziecie widzieli filmik. Tam troszeczkę inna technika będzie i prawdopodobnie będziemy troszeczkę przyciemniali go, że tak to ujmę. Ja jestem, moi drodzy, bardzo zadowolony z efektu. No i tyle. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli tak by się wydarzyło, niechcący, przez przypadek, z jakiegoś powodu, nie wiem, co by się musiało stać, ale jeżeli tak by się stało, to jest dosyć ważne, moi drodzy, ale jeżeli tak by się stało tylko, że film jakimś cudem by wam się spodobał, to możecie go nawet udostępnić na Facebooku, ale oprócz tego możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie, żeby być na bieżąco. W piątki zawsze o godzinie 20.30 są live, na które was zapraszam. Tak, Kubuś, w piątki o 20.30. Tak, Sławku, o 20.30. Tomek, ty również. No. Także, moi drodzy, nie przeciągam tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Cześć i czołem.